Kochany pamiętniczku, mija kolejny brutalny i ciężki miesiąc za murami Melbourne State Prison. Smażona kiszka i zielony groszek wciąż smakują tak samo, a próby gwałtów czy pobicia to tutaj codzienność. Rywalizujący gang z sektora 6B o nazwie Sixth Street wyciągnął do mnie pomocną dłoń. Wcielili mnie w grupę, zaczęli szanować i traktować jak swojego. Dodatkowo przekazali mi grips o rape gangu z sektora 8B. Już wtedy skumałem, że zaczyna się robić gorąco. Po krótkim czasie zaopatrzyłem się u Sixth Streetu w swoją pierwszą broń. Nożyk wykonany z łyżki. Gdyby nie ten więzienny artefakt, nie wiem, jak bym sobie tu poradził. Wspomniany wcześniej gang gwałcicieli, czyli rape gang, dogadali się z klawiszami. Te skurwysyny dorabiały klucze do cel i włamywali się ukradkiem do więźniów, by ich napastować. Już sobie wyobrażacie, jak ten nóż był cenny. Chronił nie tylko moją celę, ale i norę. Zresztą często muszę stawać w obronie innych osadzonych. Niestety, księdzu i OG całymi dniami zabawiali się ze sobą. Zostali wcieleni do tej szalonej grupy. Zmienili się. Nie mogłem ich poznać. Wieczorami wychodzili na polowania. Byli nową siłą w rape gangu. Sixth Streetci finalnie pomogli mi z tymi świrami. Pokazali mi, że moje wcześniejsze znajomości to chorągiewki. Na wielkiej bitwie na spacerniaku z 17 lipca rape gang został oficjalnie rozbity, a Sixth Street mianowali mnie swoim reprezentantem. Reprezentantem z zawięziennymi murami. W uroczystości pobitewnej otrzymałem książkę Sixth Street Guide, czyli uniwersalny poradnik Sixth Streeta. Zostałem namaszczony i uhonorowany. Teraz czas na mnie. Sixth Street uratowali mi dupę, ja uratuję ich honor na mieście. Czas na nową przygodę, skurwysyny. Dzień dobry. Oficjalnie zaczynamy. Witam w kolejnych przygodach Logana Cappuccino. Witam mieszkańców, ale witam też fanów przygód Los Santos. Wydarzeń, które się dzieją w Los Santos. Podobno mam dostać warunkowe. Idę pogadać z gadziną. No jest klawisz, chyba Boguski. Witam strażnika. Witam osadzonego, a co to jakieś samowolka tutaj? Przepraszam, zabłądziłem na spacerniaku, było mało zamieszanie. Nie chcę sprawiać problemów. Tak się składa, że niebawem mam wybrać swoje rzeczy. Gadałem z naczelnikiem, wychodzę 5 miesięcy wcześniej. Tak, co to się stało, że tak 5 miesięcy wcześniej? Dobre sprawowanko? Sprawowanko to raz, a przy okazji znalazłem robotę. Robotę poza murami. Mam się zgłosić prawdopodobnie do urzędu. Po jakieś godziny karne? Godziny do odrobienia? Coś w tym stylu. Jeszcze mało wiem. Ma czekać do mnie jakieś pismo na chacie. Dobra. Chciałbym tylko wziąć swoje rzeczy spod celi. Pod trójką jestem. Proszę. Dla tych największych pojebów. Co tam w ogóle? Zamieszki już ucichły? Sixth Street Gang nie świruje? Tak, uspokoiliśmy ich. Ostatnio się wiele działo. Naprawdę wielu chłopaków zostało skrzywdzonych. Marcin dużo Baryłka, się krzywy wylało. Dobrze, już kończę z tym. No, gdzieś to nigdy nie wrócę. Zgony były już. Jak co? Toga, to do Boga. No. Zgony były? On się kręca. Co ty pierdolisz? To chyba wszystko, szefie. Zapraszam. Ulewa. 5 dych na karku. To nie to co kiedyś. Kiedyś tu się po celach brykało, w kosza się grało, a cała odsiadka prawie na dupsku spędzona. Cholipcie. Zastałem się. Zastałem się. Za późno, żeby się zresocjalizować i poprawić. Tak, resocjalizacja, jasne. Wiem, że to nie działa. Ktoś już za młody przysiąknie tym dziadostwem. To nie moja wina, to towarzystwo, w jakie obracał się mój ojciec. To on mnie wrzucił na to czarne jezioro, można powiedzieć. To jeszcze bez kapoka, kurwa. Bez kapoka. Mam jeszcze do pana pytanie. Ma pan może coś do jedzenia, w szczególności bezglutenowego? Mam 2 batony, ale no są z cukrem, a nie jem takich rzeczy. Handlowałem trochę papierosami, tylko na batony wymieniali. Jakby pan miał na przykład kanapkę z ciemnym pieczywem. Proszę pana, nie jest tu pan pierwszy raz koncert życzeń, to też nie. Wiem. To nic z tego. Dobrych kanapek, które dziadek... Miałeś niestety zwykłe. Dobra, poratujesz tym batonem w takim razie. No to nic, do zobaczyska i wszystkiego dobrego. Było jak było, różne rzeczy się działy. A, pst. Obyśmy się więcej nie... Pod moją celą w poduszce zostawiłem kozik, nóż. Jak?
Nielegalny nóż był jeszcze, to czy ja... Nie rozumiem. Spadam, na razie trzymaj się! Cholipcia. Wiadomo, no bo kto by po mnie przyjechał, jasne. Każdy ma na mnie wyjebane. Kto by chciał po mnie przyjechać? Wszystko na moich barkach. Wszystkie rozkminy. Nie, wyjebane. Tylko oszpecić, do kipierdla wrzucić, próby gwałtu. To jest właśnie traktowanie dobrego ziomka Logana. Ty serio nikt nie przyjechał? Poważnie myślałem, że ktoś przyjedzie. O, czarna furgonetka. Ścina? Dobra, reset streama. Za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Oglądałem Aladyna, marzy mi się Genie. Dzisiaj wyjebane, leje się Martini. Dziewczyny se biegają, ubrane w Amiri. Ich pośladki w kształcie, co czystej brzoskini. Ona taka piękna, wygląda jak bogini. Kocham wtedy, kiedy dobrze leży na niej mini. Pojawiam się i znikam na ulicy jak Houdini. Baba Hasan, skinkę wasa. Pierwsza klasa, pyszna prawa. Sypie pasa, krew ciabata, pale bata. Abrakadabra, autostrada, twoja strata. Nie twoja sprawa, madafaka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, szefciu. Cześć, to tak mówiliśmy. Tak, chciałem full, to no po prostu, żeby flaki były dopierdolone. I co najważniejsze, czy możemy wizualnie coś przy nim podłubać? Słyszałem o naprawdę fajnych sprowadzonych częściach, które macie u siebie. Chciałem go odpicować, żeby to było coś niesamowitego, żeby miał fajny kolor świateł, żeby wiesz, ludzie się patrzyli. Słuchaj, chciałbym niebieski kolor świateł, czy w ogóle to jest możliwe. To ma być motocykl gangu Six Street Gang, SSG wariaci, kumasz? Militarne sprawy, kurwa. Mają się nas bać. Walki, kurwa. Patrz to. Sprawdź to, wariacie. Six Street Gang. Kumasz? Mogę ci ksenony zapalić, jako ja. Właśnie tak, chodzi właśnie o ksenony, żeby to wyglądało agresywnie, bratku. Czyli mówisz, że ksenony takie, o, tak? Tak, właśnie tak, bracie. Dobra, to 7 stówek będzie jak coś, to już ci podliczał. To jakoś tam później zniżkę ci jedno. Pewnie, a da się na fakturę wszystko? Bo to że nie mam akurat gotówki przy sobie. To niestety nie da rady, kurka. No, no nic, to wie pan co, no to... Odpuszczę sobie i następnym razem jakoś podtuninguję. Six Street Gang robi interesy. Ciemnych wa... garaż do wymiany dragami. No. Co, wynajęłam tu se pokoik, wiesz, znaczy mieszkanka takie. Makłag, nie poznaję cię. Nieźle ogarnąłeś. Ciekawe skąd miałeś to pieniążki, co? No, pracą zarobiłem. Co to jest za shit? Majtka świeżo gotowana w nocy wczoraj. Tak. Przecież Angie to Mintaj z Majtek wypłynie jak no, tego szosa i bacza zobaczy. O, niezły jest to stary. Złotych. Ile chcesz za to? 120 czystych za sztukę, to szóstka. Szóstka, a da radę w kredens, bo akurat jestem na wyjściu. Bratku, spokojnie, ej, spokojnie. Zobaczymy jeszcze. Wiesz, że się spłacam zawsze. No dobra. Stary, dla mnie to jest chwila. Jeden dzień, nawet 12 godzin pod dobrym klubem i kasa jest, wiesz, na rympał wypłacana. Czaj, no spłacasz się, dobry jesteś, ziomeczek. Także na ludziku. Ale powiem ci, że ulala, wyborny temacik. Dobra, nie chcę tego gówna więcej mieć w nosie. Chciałem tylko stestować. A ile za ten motorek? 50 koła o, za niego dałem, tylko... Ale poczekaj, znalazłem gościa ze zniżką, który mi go gardą za 39. No, no. A to chyba i w teren, i po asfalcie. Tak, Gurgul się nazywa. Double G, Gurgul i... Gorgol, przepraszam. Gorgol i Garnuch. Double G Squad. Tak, od teraz możesz mówić, że robisz interesy ze Six Street Gangiem. Pracuję dla nich. Six Street, tak? Six Street. Słuchaj, szukam dostawców. Stałych dostawców kokainy, metamfetaminy, jarania. Jak się sprawdzisz, a się sprawdzasz, bratku, to chętnie bym cię widział w naszych szeregach. No, jako dostawca. To nie wiem, ale wiesz... Spokojnie, my tam i wystarczy. To możemy się dogadać, mogę też ludzi popytać, coś tam... Popytaj, ale wiesz, ale na spokojnie. Antykryminalna, antynarkotykowa krąży. Ja nie chcę się wjebać w gówno. Zresztą odsiedziałem swoje, stary. 40 miesięcy za byle gówno. W totalnym syfie. Parłogu. Gargulcu. Daj spokój. Dobra, stary. Ja będziesz czegoś potrzebował, to dawaj cynę. No, dobra. A, jeśli bym zapomniał. Dałeś mnie dogadać klamkę? Znasz ludzi na mieście? Potrzebuję jakiegoś kloka. No, ten ziomeczek. Ten ziomeczek? No. Mordziu! Halo. Co jest logo? Wiesz o co mi chodzi? Dobra, dogadać jakąś klamę, spluwę? Nawet z najlepszej jakości? Dobra. Ile by to kosztowało? No, proponuj. Na pewno się ustawiam do tej ceny, tak? 12 koła. O, 12 koła, trochę za mało. 13 koła. Czekaj, ale hola, spokojnie, zapomniałem. Wszystko spłaciłem na motocykl. Muszę zbierać szmalec, muszę pogodzić temat, żeby się odkuć. Nie mam tyle teraz aktualnie, sorry. Te negocjacje były bez sensu. Tak, dobra, idę zawieźć ten pakunek. Jak coś, to strzelamy się na mieście. Uważajcie na siebie, dużo psiarni. Elo. Trzymaj się. Idziemy zanieść towar na chatę. Żeby nas przypadkiem jakaś policja nie pierdolnęła. 40 schowamy, dycha przy sobie. Okej.
Jeden policjant, ale jak jest jeden, to czeka na kogoś. Ło, uwaga! Pokręcimy się na głównym. Poszukamy, można powiedzieć, jakieś moje rozruby. Ja nie mówię o napadzie na bank, mówię po prostu... No wiecie, tak można powiedzieć... No, popołudniowa rozruba o 13.30. Może coś jest do zarobienia. Mam pomysł. Sporo tu ludzi. Ale znam się na tym. Makłak. Lokalny dostawca metamfetaminy, jego przytupas. Handluje bronią. Tak, tego typa nie zaliczy gotówkę. To może być gang jakiego Alfonsa. Widzicie tego pimpa? Na bank ma na pewno jakiś burdel. Tak, jakiś burdel ma. Fucking burdel. Ten garnuch na pewno handluje zielskim. Ci na pewno. Starzy, ci goście po prostu krzyczą. Tak, my jesteśmy dealerami. Więc podejrzany. On chyba pracuje na złomie. Ma różaniec, katolik. Albo Indianin. Ekipa freestyle'owców. Małolaty i pimp. Imponuje im. Pogadują jakieś biznesy. Brunet Jetson, zakłopotana filantropistka. Mieszka tu w okolicy, ma firmę na 9 piętrze. Ta chodzi zawsze, zagubiona jest. A ten gość? Czekaj, czekaj, czekaj. To jest strażnik z więzienia Melbourne. Tak jest, więzienie Melbourne. To jest ten gość. A z tym dziadkiem się przecież przyjechał na bitwę. Hola, poczekajcie. Tam jest student? Nie, student jest siwy. Chociaż to może być student. Coś przyjechało. Drifterskiego. No, zbiegowisko, chyba coś się zapowiada, bo będzie jakiś handel albo wyścigi. Sporo ludzi się zjeżdża. O, ten telefoniki uruchamia już. Oddźwierny w więzieniu to jest. Klawisz tak zwany. Ciekawe, czego tu szuka. A nie, typowy pimp na rowerze. Ten gość? Pojechał pewnie po dziwki, handluje tymi ludźmi. O, makłak, naczelny gangster. Wyrósł pół światku teraz. Można powiedzieć, że jest najbardziej popularnym gangsterem. Wozi się z całymi garnuchami. Wydaje mi się, że dla niego dać 50 mety w kredo to jest nic. Ten gość może zarabiać miliony. Szybko wszedł na rynek, podejrzany. To mi kurwa... Ej! O kurwa! Uff! Chyba te gangusy mnie widziały, ale nie mogą mnie, nie będą mieć mi za złe. Dzień dobry, przepraszam. Dobry. Kubiks. Jest szefo? Steven to przecież jest w środku. Okej, okay, świetnie. Jest szefo? Zamknięte w szponach. Ale potrzebuję tylko na fakturę w jeden szybki tuning. Proszę pana. Dobra. O Boże, dziękuję, że pan się zlitował. Zajebiście, jak prezent. Kamil, Aga. Słuchaj, bo u was na fakturę wykonujecie, nie? Ja ostatnio spłaciłem. Dałoby radę na fulla go do środka podkręcić na maksa komputerowo? Pamiętaj, kto ma Gorgo. Świetnie. A jeszcze mam pytanie, wizualnie pan go może też jakoś tutaj dać mu czadu, bo ja go słyszałem, że ma dużo modyfikacji. Rozzerknę. Byłoby miło. Tak to mu załatwił jedną sprawę na wszystkie na jednej fakturze. Spadł mi pan z nieba. Teraz wie pan, przerwa popołudniowa, to wie pan, wszyscy w robocie, nie? 14, znaczy wszyscy na obiadach. Pewnie pan jechał na jakiś smash the lunch. Jedyne modyfikacje to z tego, co widzę, to naklejki. A to 6.9, a jest na przykład 6 samo? Nie, no jest to... Albo to. Zostaw 6.9. A kolory jeszcze? No tylko, że kolor nie zrobię na fakturkę, nie? A ile kosztuje kolor? Zależy od... Zwykły taki... O, widzi pan, dużo ma. Chciałbym, żeby on był nam pomalowany jak mój strój. Czyli taki trochę moro, trochę granatu. Taki wojskowy mógł być. O. Coś takiego. Tak, ale to czerwone trzeba zmodyfikować. No to naklejka jest, nie? A to nie, to pan idź mi z tą naklejką w takim razie, z tą czerwoną. Dobra, to tysiaka bym potrzebował. Dobra, to wie pan, to na razie zostaw pan ten kolor, bo mam tylko $700 przy sobie. Dobra, to panu dorzucę. Tak? Dobra, tylko ten kolor bez tej naklejki, nie chcesz, chcesz by był cały moro motocykl, może dwa kolory da się zmienić. Zaraz zerkniemy. 700 w ostatni hajs, bo w wyjściu z kicia. Jasne. A koła, coś tutaj, jakieś gadżety? Światełko, żeś pan tam zmienił coś. Tu jest to, co zmieni... O! Nie, no, nic więcej tu nie ma. A myślę, że światełko się zapaliło, rozrzeć zgasło tam. Nic tu więcej nie ma, tak? Nie, to jest wszystko. Trzymaj, bratku, moje dokumenty. Jest gi, dobrze, siedzi pod torbę. Proszę bardzo. O, cię kręca. Faktura 20 koła. I o, cię kręca. Dobra. I flaki wszystko stuningowane. Wszystko jest, tak. No to lecę w świat. Dziękuję panu za ten występek, że pan mnie przyjął na ostatka. No i to jest to. O kurde. 20 koła inwestycja. No ale siedzi motorek, kolorystycznie jest git. Ma być taki właśnie, nie rzuca się w oczy, ale jednak ma tą zakąskę, że jest taki moro, wiecie, łaciaty, gorgoyle, telefon. O kurwa, biją się na głównym parkingu. Haha, idziemy to zobaczyć. Wow, dawaj go! Dawaj. Nie wolno dopingować bez wjazdu. Ostro, proszę pana. Dawaj. Nie wolno dopingować, 200 zł kosztuje bilet. Spokojnie, zaraz się dorzucę. Dobrze, zejście, kontra, pięknie. Pamiętaj, że ma mocną głowę, musisz dużo uderzać. Dobrze. Kontroluj, nie odpalaj się, spokojnie. Ajajaj. Ostatnie 10 sekund, pokaż, że ty, twoja walka, pokaż to. Ej, nie uciekaj. O, pięknie, Superman Punch. Nieźle.
Muszę nie odpalaj się, nie odpalaj się, z głową. Dobrze, z głową. Dobrze, z głową. Mamy zwycięzcę, mamy zwycięzcę. Ja pierdzielę, umywam rączki od tego. O, pierdolę. Kurwa, znalazł tą lukę w gardzie, brawo, tam, brawo, brawo. Brawo. Wierzcie dolków. Dobra. Chodź tu, student. Rozliczymy się. A kto, ktoś jeszcze chce? Dostaliśmy teraz SMS od naszego klienta, że są pierwsi klienci. Witam serdecznie. Pierwszy musi się udać. Witam Johnson, to ja wróciłem ze ćwiatki. 40 miechów, ale towar ten sam. Mam na ciebie poczęstunek. Psst. Byczku, radę się skusić na coś? Halo, mordziu. O, kurwa. Czekaj. Kto to jest? Czy to Rudzajs? Wow, cała rodzina jest przecież. Haha, że was ominąłem. Witam serdecznie, Dolores. Mam pakunek od twojego męża, wiesz o co chodzi? Przerzutka. Ta. Tyle chciałaś. Trzymaj, 3 GT Rudelantisa. Tylko uważaj, bo jutro możemy nie być, elo. Jest Rumcajs. Czego on tu szuka? Rumcajs, a ty czego tu? A, podejrzany chłop. Rumcajs, ty go znasz? Tego chłopa? Dzień dobry, musisz pomóc? Ty nie masz kuratora przypadkiem. Czego? Kuratora. A, jakiego kuratora? Nic takiego nie mam, co ty gadasz? Bo musisz się z kimś pomylić. A myślisz, pan to kto? Redaktor naczelny. Wuja zapisz. Witam. I to redaktor naczelny myślał o kuratora, dlaczego tak? Bo ludzie by tak mówią na zasadzie. Nie, jakieś bzdury, wymyślam to, żeby... Widziałem pana Clintona przy panu. Pan Clinton to mój stary, dobry znajomy. Ja to właśnie, tak, dobra, przyznam się. Działam charytatywnie, roznoszę ulotki. Działam na hospicjum dla sadownictwa. Nie chcę, żeby o tym wszyscy wiedzieli. Nie chcę też, że niby sobie wycieram tym mordę. Po prostu lubię pomagać i jest taka słodka tajemnica. Widzisz tą kobietę z smutnym plecakiem? Kobieto, wpadnie na naszą salę. Gry i tańce, animacje. Jeszcze katar. Rozumiem, proszę ulotkę. Mam nadzieję, że pomagasz. Tak, jasne. Nie chcę żadnych problemów. A czy taki redaktor naczelny nie powinien się czymś ciekawszym interesować niż gościem, który roznosi ulotki? Ja już po pracy jestem. Nie chcesz spróbować może czegoś nowego? Halo, nie olewaj mnie! Ej, mordo, trzymaj. Jakiś gość się kręci z telewizji, spierdalaj stąd. Słuchaj, bo słyszałem, że może mieć jakieś informacje, jakby co. Informacje, że jakby co, jakby o kim? No mówiłeś. Moje zastępczyni w taksówce. Nie, chodziło o pisanie artykułów o mieście, tak. Tak, gadałem rzeczywiście z Tina Rollens, tak. Rollens, tak? Potem. No, gadaliśmy, ale nie odzywała się nic. Miała proponować jakieś spotkanie, ale nic z tego nie wyszło. No, nie ma jej, to... nie, milej. A co się stało? Może ta dziennikarka została porwana? Nie. Jak wkłada nos gdzie trzeba, to widzisz. Właśnie wiem, że wkłada nos tam, gdzie nie trzeba. Tak, kuma, wiem jak jest. Więc jakbyś miał jakiś temat, możesz podbić. No to ten temat ja mam zawsze. Nawet zapłacę. O, no to stary, no to podobnie jak oni. Cały czas oni szukają tematu, wszyscy pytają o temat. Wiesz, jakiś... Beniu! Uważaj, nie kręci ten tył. Duży truch. Tak, jak ja będę miał jakieś pytania, bo ty... pewnie, że tak. No to będziemy do siebie dzwonić. Jakiś durny napad mnie nie interesuje, czy strzelni nas znów z policją. Tylko jakby no wiesz, tak. Coś poważniejszego. Wiesz, stary, dużo wiem o mieście, tylko to też kosztuje, stary. To bardzo dużo kosztuje i nie będę operował ksywkami, bo nie jestem rozjebusem. Będę ci po prostu opowiadał historie, które mogły się przydarzyć. Będę zmieniał ksywki, będę zmieniał daty, ale wiesz, to kosztuje w kurwę pieniędzy, stary. Ja jestem w centrum, można powiedzieć, jestem w centrum, epicentrum kurwa tajfunu. Ja też dużo wiem. A wiesz, skąd na przykład mogę dostać broń, ale maszynową, długą? Od policji. Na siebie żartownić. Słuchaj, potrzebuję długiej broni maszynowej. Jakbyś takie coś wiedział, to stary, od kopa, płacimy, dogadujemy się, ja daję informacje, ty mi dajesz broń maszynową i stary, jeszcze dostarczy, może powiedzieć, frajdy w mieście, tylko potrzebuję broni maszynowej. Ja wiem, czy by się dało. Wiesz, że jakby ludzie to dostali, to by się pozabijali. Ale ludzie, stary, jestem, tak. Ale ludzie, jestem ale rozumiem, anarchistą. Poczekaj. Jasne. Jake. Powiedziałem, żebyś tu się nie kręcił, stary, robisz przypał. Jake, ty stary, można powiedzieć, fan. Pilnuję ich wszystkich. Powiedziałeś, że w mieście się wiele pozmieniało. Wiele się pozmieniało, ty. Czemu nie chcą brać? Nie wiem, bo siedzę długo dość. Wcześniej od urodzenia. Pewnie dużo się dzieje na mieście. Może masz jakieś fajne kąski, jakieś fajne nowości? Pa, co robi? Ty, dealuj dragami. Ty gość w koszuli dealuj dragami. Masz swoją, kurwa, sensację. No masz go na papierze, widziałeś czy nie? Widzę go. Ja nie jestem rozjebusem, wiesz o cię, no ale widzieliśmy, co się działo. Nie. Konkurencję trzeba eliminować, znaczy konkurencję chodnikową, bo... Mówi ci, tutaj taki dzień jest tyle, że ja pierdzielę. Kumam, ty gościu na...
Normalnie na wyjebce opierdolił temat raz, co nie? Ale jaja. No bezczelny. Tak, poszedł. Ojebany świr. Właśnie wybierałem się na sad do pracy, bo mam tam trochę roboty. Usłyszałem. Ale jak mówię, no... Nic dobry. Innego. No, co tam? Dzień dobry. Dzień dobry, panie komisarzu. Jak tam wszystko w porządku, panie komisarzu? Oczywiście u pana. A, gadamy sobie to z panem... Pan jest menadżerem gazety, znaczy się redaktorem gadżety, tak, gazety. Gadamy sobie, wspominamy stare dobre czasy. Dzionek jak dzionek. O, pana cappuccino, to ogólnie jak słyszę, to coś tam idzie dobrze, co? No idzie, pomylił wszystko się dobrze. Resocjalizacja poszła do przodu, czy mam kuratora jeszcze, kończę wszystko, prostuję sprawy i jestem wolny, czysty. Więc tak mówię, no to wszystko na mnie dobrze wpłynęło. Te 40 miesięcy to może być świetny wypoczynek, tak? Wiele sobie przemyślałem. Koniec z gangsterskimi pomysłami. Gdzie pana w ogóle koledzy, panie Kapuczno? No jak to gdzie? No pewnie w legalnej pracy. Ja też nie wiem, co się z nimi dzieje, bo odciąłem się od nich. Zawsze mnie zrzucali na, można powiedzieć, złą drogę. Przez to też siedziałem. Nie mówię, że to ich konkretnie wina, ale my w połączeniu źle kończymy. Więc na razie działem sam. Znaczy się, pracuję sam. Gdzie pan w ogóle teraz pracuje? W sadzie. No dobra, panowie. No, miłego dzionka. Widzieliście w ogóle coś podejrzanego? Bo tutaj zgłoszone o sprzedaż narkotyków. Podejrzanego? Gdzie ty? Co ty? Żadnej, bo osoby podejrzanej, coś podająca. Wiem, dużo ludzi chodzi. Jakiś chłop podpisał. Dlatego się pytam, no. Jak tutaj stoicie, to może coś nie widzieliście. Ja tu widzę dużo przychodniów, ale... Tutaj redaktor to chyba widział, ale ja to nie przyglądałem się. Po drugiej stronie ktoś łaził taki... No wie, panie cappuccino, powiem wprost, nie będę wyjaśniał bawełnę, źle to wygląda, że pan jest na sprzedaży, a wie pan, jaką pan miał historię, co nie? No dobra, ale tu stoję z redaktorem, no, się gadamy. No wiem, dlatego nie oskarżam pana, tylko mówię, że to źle wygląda, prawda? No wiem, no, nie wszystko musi dobrze wyglądać, no wiem jak jest, ale ja jestem czysty. Oczywiście, wierzę pan, dlatego nic nie kontynuujemy, tylko już nie rozmawiamy, prawda? Tak, oczywiście. Dobra, tyle z mojej strony. Udanego dnia wam życzę. Udanego! Mniej pracy. Z nimi trzeba umieć rozmawiać. Oczywiście, wy mogę rozmawiać z psami, tylko to chodzi, że widzisz, do tego gościa nie podjechali, chociaż by wyglądał bardziej podejrzanie. No nie, sad chyba wzywa. No, to ja ci już nie zatrzymuję. Tak, jestem 15. Dobra, no ja będę leciał. No to miło było poznać, zobaczysko, jak będą jakieś ciekawe tematy, to wpadnę do redakcji. Jasne. Trzymaj się. Jasne, trzymaj się. Jakieś tematy panu potrzeba jeszcze dydaktyczne? No, przynajmniej tysiaka zarobiliśmy. Patrzcie teraz. 3GT mety wziął chłop. Six Street Gang nie pozwoli, żeby na jego miejscówce ktoś się kręcił. Co, maleńka, widziałeś, żeby ktoś się tuś kręcił i sprzedawał dragi? Nie, spokojnie, spokojnie. Czy ktoś handluje tu dragami? Chodzi mi o to, czy ktoś tu handluje. Widziałem, że ktoś się kręcił. Okej. Okay. Jasne. Nic nie mówi, nic nie piśnie, czyli jest od niego. Trzeba obserwować ją. Nie, tam jest! Spadam stąd. Podejrzane. Jadą psy, ale nie do nas. Siema, Charlie. Charlie Gustafson. Chcesz coś spróbować fajnego? No, fajne promocje na makocie. Sprawdź to, stary. 2 giety dobrej mety, elo. No i proszę bardzo, mamy już 2200 brudnej gotówki zarobione. Zrobimy na klamkę, trzeba zrobić na klamkę. Siema, Suzy. Trzeba ci czegoś? Po prostu, że tak. Pełen pakiet, nawet w dobrych cenach, niż konkurencyjne rynki. Kurwa mać. Siemano, czegoś potrzeba może? Jakieś dzięgi, bratku? Okej, okay, kurwa, nikt nie chce brać towaru, ja pierdolę. Co za słaby dzień. Kurwa, mam tego dosyć. Tak nie było od dawna. Zawsze byłem w formie. A może, że koleżanka czuć zainteresowana, co? Że męczący dzień był. Mam coś na odstresowanie. Jiggy Flopasa i Charlie'ego. Dobry Charlie nie jest zły. Zrobię w dobrej cenie, no. Nie mam wyjścia, no dobra. Siemano, bratku, fajna fura. Siema. Ty tutaj w okolicy sprzedajesz coś ciekawego? Same zielone jadę. Same zielone, na pewno. Chcesz może indykę? Indykę, a po ile masz? Zależy, ile dasz. Mam na chacie 20 sztuk. 20 sztuk masz. A wiesz, że to jest teren Six Streetów, Six Street Gangu? I nie każdy tu może dealować. Pierwszy raz słyszę. Ja też kiedyś słyszałem i dzisiaj do nich pracuję. Więc jak chcesz tutaj dealować, musisz mieć zgodę z Six Street Gangu, mogę ci mówić na spotkanie. Ale jak inaczej się to może skończyć, no wiesz, że różne rzeczy się dzieją. Wiesz, o czym mówię, bratku? O, kminie. Ale to wiesz, same zielone to żaden problem. Same zielone, na pewno. Znasz go, bratku? Trzymaj. Tak, znam go! On jest ciąg po, fajnie, kurwa, goni fajne ping-pongi. Okej, okay. Mówi, że cię zna. Umówmy się tak, zielone tu możesz gonić, ale jak się dowiem, że walisz coś mocniejszego, to wypad. Do zobaczyska i powodzenia. Jeszcze będziemy gadać. Dzięki. Wzajemnie. Wzajemnie. No, gość powiedział, że go zna, więc no, nie będę robił afery. Siema, ulej. Potrzeba... Ale okularki, tak przygwiazdożyłeś. Nie było mi 3,5 roku, a ty odpierdasz takie akcje? Okej, okay, a już nie walisz, dobra. Cholera, cię porobiło. Siemano, wariaciku. O, pan Ginuzaj, a pan co? Czy czego potrzeba? Przygięte redulantice, proszę bardzo. Wiesz, że tam się kręci kilku. Siemano, potrzeba czegoś na nastawy? Mam też coś, co się wzmocni.
Trzygiety mety codziennie do kotleta. Trzymaj się. Fajna czapka. O, uwaga! Dobry! Potrzeba czegoś, panowie? Nie uciekaj, kurwa. Dobra, mam w sumie 4 koła i mam 2 mety w sumie, no to... Spróbujemy ostatniego i spadamy stąd. 4 koła zarobione, bardzo ładny wynik. O tej godzinie, kozacko, zajeżdżamy na siebie na dzielnie. Jeszcze się nie przeprowadzamy, odkujemy się i wyprowadzimy się od Ediego i wyprowadzimy się za miasto, bo już w następnych odcinkach będziemy szukać siedziby dla Six Street Gangu. Tak, musimy... Większość Six Street Gangu jest w więzieniu tutaj. Jest cała siedziba tak naprawdę. Ale mają jednego wysłannika, Logana Cappuccino, który będzie szukał gdzieś mieszkania tutaj lub tutaj. Lub w jakichś wioskach, jest jakieś brudne garaże, wiecie, gdzieś tutaj, coś się będzie działo, tutaj nawet. Wybierzemy i zrobimy sobie centrum, bazę taką, nie? Wow, jaka fura, już tu na pewno ma kaskę. Okej, okay. Czas napełnić kuferek kasą. Magazyn, otwórz, ekwipuneczek 4506, proszę bardzo. I mamy magazyn, 6,5 koła, elegancko, tylko nie mamy czystej gotówki. Siemano, gdzie jedziesz? A dostaniesz to kopa. Mówiłem! O kurwa, na żarty tak. Siema czapa, do pączka potrzeba czegoś? Sprawdź to, jeden rundelant jest dla ciebie za 100 dolców. Trapfona goś uruchomił. To jest chyba Manny Paciao. Siemano Paciao, Manny Paciao to ty? Czego potrzebujesz, wariaciku? Fucking crazy Manny Paciao. O, niczego, dobra, jasne. To może rzeczywiście na sad pojedziemy już, żeby nie robić przypału. Dobra, jeszcze obsłużymy tamtą panienkę. Psst, Malenia, lesbija, w sumie jesteśmy ostatnią klientką. Tak myślałem, uuu, 3 giety. Na piwek 100 dolarów jeszcze, dziękuję. W takim razie jedziemy na sadownika. Minimum zrobione dzisiaj. Dobra, jedziemy na sadownika. Może tam się ludzie jeszcze kręcą. Można schować motor w ogóle. Przebieramy się w ciuchy. Okulary zdejmiemy. Tego, kolego. Te? Nie potrzebujesz może jakiejś informacji? O, ej! Nie, nie potrzebuję, wariacie. Do roboty przyszedłem, stary, wiesz? Wiesz co, lecę. Muszę zapierdzielać. Nie potrzebujesz pierdolu i od razu mi wali. Ile mamy jabłek? Jeszcze jedna. Opa! Ale dziś biorą te pomarańczki. No, tutaj bardzo żyzne są. Chyba najbardziej owocne drzewo tutaj. Tak, często zapylane i nieźle. Nieźle tutaj gleba też jest. Można powiedzieć grząska, drzewo się nieźle poi. Lodówkę z sokami trzeba wnieść, widzowie. Cyk. Cyberpunk. Nomadem jestem, wariacie, dzisiaj. Sadownik nomad. Patrz, jakiś jabłkowy pirat drogowy. No i aktualizujemy liczbę przejazdów, przysiadów. Cyk, 11. Patrzcie, każdy tu może być popierdoleńcem i cię może odpalić. Dobra, jedziemy znowu to wycisnąć. I dwa przejazdy praktycznie w chwilkę. I w tunel wjeżdżamy. Los kusi, więc jak będziemy wracać do miasta, zatrzymamy się pod Wiusel News i coś tam jeszcze pierdolimy. Panie! No szluga jara, ty! Biorę jego soki wyjebane. Aha, nic nie widzi. Koniec roboty? Też po wszystkim, idę spać. Jutro znowu trzeba na sadzie napierdalać. Do zobaczyska! Do zobaczenia, miłej roboty! Cześć. Dzięki bardzo, cześć. Nie! O! O kurwa! Nie wierzę w to, co odjebałem, co ja odpierdoliłem. Ała! Kurwa, zawiesiłem się, ja pierdolę. Zobaczyłem się kamerą w bok. O kurwa, o kurwa, a uwaga, o Jezus, o nie, co jest z nim, kurwa, cały się kopci, co ja odjebałem. No nie wierzę, co ja odpierdoliłem, na sam koniec jak już wracałem. Ja pierdolę, kopci się z niego, nie czuję do miasta. O kurwa, o Boziu kochany, chyba nie dam rady, o cię kręca. To nieźle się wjebałem, zajebiście, nowy motor, skasowany. Ale to z cięcia, jak wyłączyło obraz, nie? Ja pierdolę. Obsraliście się żurem. Jeszcze na koniec wam zafundowałem taki roller coaster. Myślisz, że przyjedzie mechanik jakiś? Kurwa, nie odpisał żaden. Chyba nic z tego. Postaram się na niego wsiąść jeszcze. Kurwa, się kopci z niego. Dojeżdżamy 4 km. Są psy? Jest dwóch, zajebiście, jedziemy pod Wiesel News. Jak coś, to naprawiam motor. Mamy fejkową informację, świetnie. I patrz, gdy już na Twitterze napisał, że ziomek przy laki plaka, że sprzedaje zioło. To jakieś konfitura na Twitterze jest. Psst, wariacie, mordziu. Wow, niech cię wystraszyć, mam dla ciebie dragi. Chcesz może skosztować? Siema, byku, co tam? Siemanko. Potrzebujesz czegoś? Nie, wracam z plaży. Tak, umam, jasne. Juliet. Excuse me? Tak, to ja. LOG. O, przepraszam. Nie, Juliet, spokojnie. To ja LOG, kurwa, wyluzuj. Nie. O, chyba już Logan nie jest w formie. Ty słuchaj, a za pół ceny, wariatko? Kurwa, no dobra. Dobra, chuj, bo krążę w jakimś bloku, jest trzecia w nocy, co ja robię, idę spać.
Odstawię tylko motor w jakieś bezpieczne miejsce, widzowie. O, chyba że ona kupi, to gram do 5 rano. Ale ja, fajną masz czopkę. Ja też mam fajną ryboczkę. Właśnie złowiłem łowoczkę. O kurwa. Delantisa trzymaj, fajnie. No i chodź, gramy do 5, ale. Siema, fajna kurtka. PKS-ówka taka, dla kierowców PKS-ów. Ty się znasz na modzie. Właśnie, nie chcę przeszkadzać, ale mam coś dla pana. Specjalną przesyłkę z Filharmonii. Ale spokojnie, no nie dzwoń na psiarnię, stary, mam dla ciebie jaranie. Mam coś mocniejszego. Odłóż ten telefon, mordziu, odłóż ten telefon, sprawdź to. Kurwa, ostatni raz takie kurwa słowa do mnie. Spierdalamy stąd. Zajebałem chłopa, spierdalam stąd. Jak kurator się dowie, to jest przypał. Ale dostał bombę, jaka animacja w ogóle była, co? Kurwa, jak w Dragon Ballu, takie... O, sąsiad jest. Kurwa, się kopci z niego. Okej. Okay. Jedź ciepło. Zobaczyska, niedługo będziesz garażowany. Gorgoyle. Spadamy stąd. Dobranoc.